Witam Kosmika TV, wróżbita Jurak zapodaje. Za chwilę będzie tarot dla pana Dawida, który zadzwonił się za pierwszym razem do studia. Wszystkie linie są wolne, także dzwońcie podczas porady. Będzie zajebiście, każdemu wylosuje coś ciekawego. I już, panie Dawidzie, pan pyta o zdrowie ogólne, czy o coś jeszcze? Zdrowie ogólne. Zdrowie ogólne. Już stawiamy pasjans... tarota. Chwila, moment. Tak, jedna przekładka. I lecimy. No, panie Dawidzie. W linii prostej mamy dwójkę, ósemkę i dziesiątkę. Także dwójka tutaj, co prawda serce, także doppelganger nie będzie potrzebny, bo tutaj linia krwi jest bardzo dobra. Dziesiątka karo mówi nam o tym, że będzie pan bardzo zdrowy tego lata, mimo że teraz prawdopodobnie pan ma lekki problem z gardłem, prawda? Oczywiście. No, dobrze pan wie, o czym ja mówię. Dokładnie tak. Natomiast ósemka pik, tutaj wskazane jest na picie 8 lampek wina i będzie dobrze. Zawsze przed snem, proszę o tym pamiętać. Natomiast w linii pionowej mamy waleta, dziesiątkę asa. As mówi o tym, że poza zdrowiem ogólnym będzie miał zajebiste relacje od października. Prawdopodobnie dostać pana studia. I tutaj się nie mylę, jestem tego pewien w 100%. No nie. No właśnie. Proszę powiedzieć, gdzie pan się dostał, bo tego ja niestety nie wiem. Stalowej Woli. Stalowa Wola. No to proszę pana tutaj, prawo oczywiście. No ewentualnie, a moment, chwila, moment. Nie, ale chwila, moment. Moment. Jak pan nie wie, że w Stalowej Woli? Co, ja się dodzwoniłem. Do studia, panie Dawidzie. Tak więc, mamy waleta, dziesiątkę asa. O asie już mówiłem, dziesiątka z waletem nam tutaj mówi o takiej bardzo jasnej linii szczęścia. Będzie pan narastająco tutaj myślał o swoim szczęściu i o życiu studenckim. Także dziękuję bardzo i zapraszam kolejną osobę.